Jestem Nadia. Dzisiaj będę wybierać rzeczy, które będę zabierać do lalki na wakacje. Dobra, to jest moja lalka, się nazywa Ada. No i wybieram jej teraz rzeczy na wakacje, które będzie potrzebować. To jest moja lalka, która się nazywa Ada, jak wiecie. No i ona wygląda jak prawdziwa. Widzicie to? I mam dla niej jeszcze jakieś rzeczy, czyli takie nosidełko, jak dla prawdziwych dzieci. I tu można zapiąć i odpiąć. Drugie to regulować, tylko to się tak trudno robi. I żeby mojej lalce nie świeciło słońce, jest dalsze. To będę mogła jej na jej macie położyć i zaraz do niej będę mogła wrócić. Też mam dla niej łóżeczko, żeby mogła gdzie spać. Spakowałam dla Ady walizkę z Baby Nurse. Mam pieluchy z firmy Dada i jedyneczki. I potrzebna jest też buteleczka do picia, bo wtedy będzie głodna. I mam też taki ładny kocyk bialutki w gwiazdeczki i też do spania. Jest piękny, ale mam też w kotki, ale teraz sobie zgadnęłam, że chcę taki. I mam też takiego zajączka do spania i smoczuś do deszczu. Najpierw kostium kąpielowy do kąpania i jest bardzo piękny w Miki, a ona bardzo kocha Miki. Rano na śniadanku ubieram ją w taką ładną sukieneczkę i ładną opaseczkę. Oj, no prawie zauważyłam. Na obiadek taka ładna bluzeczka z takim jakby takimi krótkimi spodenkami, ale złączona. I do tego opaska, która umiem ją założyć na moją głowę. Jak to się zapina? Na kolację ją ubieram w taką ładną sukienkę, takie buciki i w takie rajstopki. Taki na noc mam dwie piżamki, jedną taką, drugą taką, opaseczkę i buciki.